Wojna, wojna, i ci Boże, Żydzi nie mogli się wojna, osiedlić w Stanach Zjednoczonych. Były przypadki wojna. przeodsyłania statków i potem ginęli w komorach gazowych, więc tak naprawdę cała polityka Zachodu no, dobrze, żeby została pokazana pewna. Ktoś powie, czy obłuda, czy inni powiedzą realizm polityczny, prawda, tamtych lat. Na pewno trzeba też zachować przy tej ocenie oczywiście warunki, patrzeć na to, co, jakie wtedy były, to był status quo, prawda? Musimy przykładać ocenę do tamtych działań, ocenę tamtych lat, prawda, a nie tego, co wiemy już po latach. To jest jedno jakby zastrzeżenie. Natomiast no, każda informacja, jaka się ukazuje w tym obiegu zachodnim na temat II wojny, pewne odkłamania czy pokazanie, to, że to akurat jest informacja, że są odtajnione dokumenty, to może wielu ludzi na Zachodzie zaciekawić, prawda, no bo jak coś tajne, no to może było nie wiadomo z jakich powodów skrywane, więc no będzie to, prawda. Instytucje dostały tak, te dokumenty. Tak, więc to będzie od razu pokazywane, natomiast to jest też już jakby kończąc pokłosie tego, że po wojnie jednak nie doszło do takiego pełnego rozliczenia Niemiec hitlerowskich. Było oczywiście proces Norymberdzy, ale potem to wszystko było już zgładzone, więc tak naprawdę no, musimy teraz niejako te zaległości odrabiać. No mam teraz pytanie o inną opowieść, inną narrację, jaką ma snuć polski rząd. Dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna pisze o rządowym zespole do spraw public relations, informując, że polski rząd chce powołać specjalny zespół do spraw szybkiego reagowania, który ma przeciwdziałać kryzysom wizerunkowym podobnym do tego polsko-izraelskiego. Inne państwa mają dzięki temu błyskawicznie poznać nasz punkt widzenia w strategicznych sprawach. Dziennik powołuje się na ustalenia, a właściwie na informacje z otoczenia premiera między innymi. No i jest odpowiedź rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej, która zdementuje te doniesienia, ale mówi, że rząd zamierza jedynie skoordynować dotychczasową politykę komunikacyjną. Nie będzie żadnej nowej instytucji do spraw public relations, ale będzie całkowita jakby rekonstrukcja obecnej polityki informacyjnej. Wydaje mi się, że w ramach obecnie działającego Centrum Informacyjnego Rządu, na które zresztą wskazywał poranny gość radiowej Trójki, minister Marek Suski. Jakub Szczepański, czy panu coś więcej o tym wiadomo? Znaczy ja dzisiaj rozmawiałem z panią rzecznik Kopcińską. Ona faktycznie powiedziała, tutaj zacytuję ją, wprost ona powiedziała, że to jest przenoszenie doświadczeń pana premiera z biznesu do rządu, w sensie nowa strategia komunikacyjna, która ma zapanować teraz w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No ja się nie dziwię, że nawet, nie wiem, być może były takie plany, ona jednoznacznie zdementowała te doniesienia. Natomiast ja się nie dziwię, dlatego że ja nie widzę podstawy, żeby, no, przepraszam, ale chyba jest tylu specjalistów. Jest właśnie Centrum Informacyjne Rządu. Mamy rzecznika rządu. Rzecznik ma pod sobą też innych urzędników, ludzi, którzy zajmują się tak naprawdę tylko tym, za to biorą pieniądze. Więc jakby, no nie wiem, jaki miałby być sens powoływania zupełnie nowej komórki. Znaczy, ja rozumiem, że mamy pewien problem, jeżeli chodzi o komunikację, czy właśnie opanowywanie pewnych kryzysów, które potem nam bardzo szkodzą, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, ale wydaje mi się, że od tego, że po prostu w rządzie, w komórkach zajmujących się komunikacją czy relacjami z mediami, powinni po prostu pracować profesjonaliści, a nie od tego są za to biorą pieniądze. No to chyba chodzi o w ogóle zmianę sposobu narracji i szybkiego reagowania, bo Joanna Kopcińska mówi tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową: nie zamierzamy powoływać absolutnie nowego tworu, tylko zmienić sposób przekazu, bo takiego przekazu nie było od ponad 20 kilku lat. Jedynego spójnego przekazu na zewnątrz, dodaje, że to jest właśnie wykorzystanie to, o czym już pan mówił, czyli doświadczenia pana premiera Mateusza Morawieckiego. No i chcemy zgodnie z jego wizją wejść z polityką spójną, ale horyzontalną, wieloresortową. No, niewątpliwie każde poważne państwo, jeśli chce uchodzić za poważne, musi mieć spójną politykę. To nie ulega wątpliwości, to w każdej dziedzinie, czy gospodarki, prawda, czy finansów, czy polityki historycznej, jakkolwiek byśmy mówili. W Polsce rzeczywiście ten podział na tą Polskę sektorową bardzo widoczny jest właśnie, zwłaszcza w tej polityce zagranicznej, bo no niby mamy MSZ, niby są różne instytucje, agencje, ale właśnie każdy tam sobie coś organizuje. Ja już pamiętam, jak w formie takiej pewnej anegdoty wręcz to brzmi, miało, jak była organizowany chyba we Francji jakiś rok polski czy coś takiego, i okazało się, że każde ministerstwo sobie robiło jakąś imprezę. I ci oficjele francuscy już byli zdezorientowani. No tak, byliśmy w marcu na jakiejś imprezie, teraz jesteśmy w czerwcu, w sierpniu podobno
podobno znowu mamy być. Takie po prostu, no każdy sobie coś tam robił. Każdy resort robił, żeby potem w raportach pokazać, prawda, że myśmy tu robili jakąś imprezę, uczyliśmy Rok Polski, czy jakieś inne, nie wiem, czy Rok Mickiewicza, czy kogokolwiek innego. I tu już brakowało spójności, a teraz przy no właśnie kryzysie polsko-rosyjskim właśnie wyszło, że jednak no, pewne procedury złamać, wprowadzić nowe jednak jest ciężko. Ja na przykład też zastanawiam się, dlaczego przy tej całej sprawie kryzysu polsko-izraelskiego no, dość bierna jest Polska Fundacja Narodowa, która no jednak myślę, że tutaj powinna, tu jest jej rola, chociażby, żeby, nie wiem, wykupywać ogłoszenia płatne w prasie zagranicznej, prawda, jakoś taki szybki reagować właśnie i na bieżąco, prawda, no ma pieniądze, po to te fundusze, tak mi się wydaje, powinny zostać zgromadzone, chyba, że statut mówi co innego, no ale załóżmy, jeżeli nie, to trzeba by zmienić statut, właśnie po to ta fundacja między innymi powinna być, żeby właśnie szybko reagować na bieżąco, a potem wchodzi cały aparat państwowy, który, jakby mówisz, szerszą ławą działa. I taki system powinien być, ale w każdej dziedzinie, nie tylko tu mamy ten problem, ale w każdej dziedzinie on powinien po prostu funkcjonować, czy gospodarczej, bo chociażby spory może mieć z Unią Europejską o budżet, czy jakieś inne sprawy. To też za chwilę zadebatujemy na temat unijnego budżetu. Dzisiaj informacja o tym przedstawiciel Komisji Europejskiej, że będzie powiązany z praworządnością. To jest propozycja oczywiście, ale zdebatowana będzie i w przyszły piątek, i szczegółowo już w maju, więc to jest jeden z takich aspektów, gdzie rzeczywiście polityka informacyjna i działanie rządu muszą być, no, wydaje się, jasne i skomunikowane i działać bardzo precyzyjnie, tym bardziej, że szef Komisji Europejskiej już mówi dzisiaj o tym, że liczy na szybkie porozumienie z polskim rządem. No ale wracam do pytania do Jakuba Szczepańskiego o to, jak zbudować taką machinę, biorąc pod uwagę te wszystkie przeciwności, o których wspomniał redaktor Krzysztof Losz. Mi się wydaje, że tutaj, jeżeli mogę zdradzić kulisy takie, troszeczkę takiej dziennikarskiej kuchni, to każdy dziennikarz, który wysyła pytania do jakiegoś ministerstwa, czy też do CIR-u, no wie mniej więcej, jak to wygląda, tak? Jeżeli wysyłamy swoje pytania w jakiejś interesującej nas sprawie do CIR-u, to wtedy CIR przesyła to do danego ministerstwa, to trwa 2 tygodnie, jeżeli nie, to jeszcze przedłużamy termin odpowiedzi. I to się strasznie, strasznie wszystko ciągnie. Mi się wydaje, że brakuje takiego ośrodka decyzyjnego, ponieważ to praca rzecznika, no też nie oszukujmy się, no nie jest to, nie jest to łatwe, jest to ciężki kawałek chleba. Z kilkoma rzecznikami rządu miałem przyjemność już rozmawiać. No i to jest taka praca, że człowiek wstaje rano, załóżmy o 6, do południa już ma telefon rozładowany, później musisz znowu go doładować i tak do późnych godzin wieczornych, czy też nocnych, więc ja się nie dziwię, jedna osoba z pewnością nie jest w stanie tego, jak to się mówi, ogarnąć, tak? Na poziomie krajowym, mówi pan, tak. To dopiero na poziomie zagranicznym. No właśnie, żeby to wychodziło, żeby wychodził jeden spójny komunikat z każdego resortu, załóżmy na jedną ustawę, którą opiniuje czy MSZ, czy Ministerstwo Sprawiedliwości. Do tego dochodzi Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Premiera. No i teraz to się podobno zaczęło, tak mówiła Anna Kopcińska, bo jest zupełnie inny sposób zarządzania informacją. Ja mam wrażenie, że tak jak pan mówi o tych różnych dokumentach, przepowie, że nawet urzędy chyba nie czytają tych drugich dokumentów, które dostają z innych urzędów. Bo jak jestem czasami na komisjach sejmowych, to właśnie są zaskoczeni na przykład urzędnicy z jednego urzędu, że jakaś jest poprawka do ustawy wnoszona przez drugi urząd. No, to jest w ogóle rzecz niespotykana. I tutaj na pewno trzeba ruszać te skostniałe struktury urzędnicze państwowe, bo one sobie tak działają, tak jak pan mówi, dwa tygodnie, tak? No bo mamy tę ustawę 14 dni, to tam specjalnie się nie spieszmy, bo jak pokażemy, że można w 3 dni, no to potem będą od nas żądali w 3 dni, prawda, jakieś tam decyzji. Mówimy tutaj o relacjach dziennikarz, rzecznik, ale to samo mówią ludzie, którzy zaczynają sprawy urzędowe, że jest 14 dni zgodnie z KPA, to po prostu te 2 tygodnie mijają, oni doskonale wiedzą, że wcześniej mu urzędnik nie da, nawet jeżeli ma ten dokument, to go przetrzymuje, żeby za szybko petent go nie dostał. Więc tak naprawdę to jest oczywiście cały problem funkcjonowania państwa i właśnie musi być na pewno w tej polityce informacyjnej ktoś, instytucja koordynująca. No, można by, naturalnie powinien być to MSZ, prawda, który ma placówki, ale jak się potem rozmawia z dyplomatami, to nawet w tych placówkach nie ma koordynacji działań, bo wydział ekonomiczny sobie robi tak, wydział jakiś sobie robi tak, no oczywiście tam służby specjalne, wojsko i tak dalej zupełnie inaczej działa, więc tak naprawdę mamy pytanie o to, jak funkcjonuje państwo i odpowiedź jest, że funkcjonuje niestety źle. Na tym, powiedzmy, niższym szczeblu i od tego trzeba by zacząć. Często tworzy się chaos komunikacyjny, przypadkowo zupełnie, ale jest ciekawa sugestia w Dzienniku Gazecie Prawnej, żeby to nowe ciało zajęło się i według informacji DGP ma zająć się wczesnym ostrzeganiem, czyli ostrzeganiem szefa rządu na przykład przed konsekwencjami pewnych ustaw, które mogą być bardzo drażliwe. Już się niepokoi Jakub Szczepański, oddaję głos. Mnie się wydaje, że ten tekst
Dziennika Gazety Prawnej to jest dla rządu takie trochę kukułcze jajo, bo on jakby unaocznia wiele problemów właśnie komunikacyjnych, które dotykają nie tylko tej ekipy. Wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu rozbudowanej biurokracji i tutaj wydaje mi się, że ja traktuję tę zapowiedź, to dementi ze strony pani rzecznik no, jako coś dobrego, dobry znak na niebie. Wydaje mi się, że będzie się to wiązało po prostu z reformą CIR-u, czyli Centrum Informacyjnego Rządu. No i tam będzie ośrodek decyzyjny z prawdziwego zdarzenia, nie będzie spychanie, zrezygnujemy z takiej polityki troszeczkę z psychologii w stosunku do dziennikarzy czy też innych petentów, bo chodzi o nasz interes, chodzi o, nie chcę tutaj być jakiś mówić górnolotnie, chodzi o interes Polski, nie tylko ekipy rządzącej, tylko nas wszystkich. No, od kiedy pamiętam dziennikarze w Warszawie, czyli od 2013 roku, to narzekania na CIR były, także przy poprzedniej władzy i przy obecnej, jednak ta struktura jest, no, jaka jest. Panowie, mamy chwilę do końca. Panowie w takim razie rozumieją informacje poszczególnych ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego dotyczącą ustawy reprywatyzacyjnej. Dziś Jacek, przepraszam, jeden z gości Polskiego Radia, Marek Suski, mówił o tym, że ta ustawa wymaga poprawek, bo w obecnej im kształcie ona wręcz zagraża budżetowi państwa poprzez uruchomienie tak dużej lawiny roszczeń, że państwo po prostu zbankrutowałoby. Czy to jest wyrzucenie jej do kosza, czy zamrożenie na kilka lat? Myślę, że bardziej skłonię rzeczywiście ku tezie, że jest to czy zwiastun zamrożenia tej ustawy, bo niewątpliwie mamy problem z tą reprywatyzacją od lat i tak naprawdę ciągle odkładamy i ten argument odnośnie braku pieniędzy ciągle się pojawia, tylko że no, były kraje w naszej części Europy, które jakoś sobie poradziły z tym i wcale nie zbankrutowały, więc trzeba ten problem rozwiązać. Natomiast ja myślę, że jest to też kwestia tego, że rzeczywiście ten projekt, który był teraz przygotowany, był robiony na chybcika, tak byśmy powiedzieli, szybko, bez jakichś dogłębnych analiz, a i tak jest krytykowany przez środowisko byłych właścicieli, że jest gorszy od tej ustawy, która była uchwalona za rządu Jerzego Buzka, więc tak naprawdę mamy tutaj ogromny problem. Ja też odczytuję słowa pana ministra Suskiego jako pewne takie zabezpieczenie, no bo mamy jednak nad głową te roszczenia żydowskie, prawda, Senat, Kongres Amerykański, pewnie niedługo zakończy w ogóle pracę nad tą ustawą, więc te naciski polityczne, one mogą być coraz większe, więc tak naprawdę chyba trzeba by jednak na kanwie naszej wcześniejszej dyskusji siąść, policzyć, popatrzeć na te pewne zagrożenia i jakiś projekt przyjąć, który zadowoli obywateli polskich, ale również no, trzeba mieć na uwadze to, że będą bardzo duże roszczenia od organizacji żydowskich, bo nie chcą spadkobierców, bo oni nie żyją już. I jeżeli będzie przyjęty jakakolwiek projekt ustawy, to na pewno te naciski będą jeszcze ostrzejsze. Może to jest dowód bardziej na to, traktuję to jako pewne takie odłożenie, żebyśmy się zastanowili i próbowali przygotować jeszcze lepszy projekt. Może to jest dowód na to, że działa już mechanizm wczesnego ostrzegania. Tutaj znowu mamy problem komunikacyjny, ponieważ zdaje się, że jeszcze w październiku, wydaje mi się, że przyszły premier powiedział, że ta ustawa może przejść. I ponieważ wiadomo, no, wszyscy czekają na tę ustawę, zwłaszcza byli właściciele, no też trzeba spojrzeć na to, jakie są rozwiązania zawarte w tej propozycji ministra Jakiego. One dotyczą głównie obywateli polskich i krąg dziedziczenia jest znacznie zawężony, ponieważ on się zawęża do pierwszej linii, czyli najbliższych krewnych. No i najpierw mamy przekaz w październiku zeszłego roku, o którym na przykład ja pamiętam, dziennikarze pamiętają, mam nadzieję, że ludzie też pamiętają, że jednak uda się przeprowadzić tę ustawę, wprowadzić ją. Później teraz mija 3 miesiące. To chyba wtedy mówiono, że 20 miliardów i to rozłożone w latach. Tak. I teraz słyszymy, że nagle nas nie będzie na to stać. No więc zmieniła się sytuacja polityczna zdecydowanie. To już to pomija. No a poza tym to co mówił właśnie kolega. A poza tym nie mamy więcej czasu, przepraszam najmocniej, ale nie mamy już więcej czasu. Jakub Szczepański, Fakt, Krzysztof Losz, nasz dziennik, Piotr Wąż. Bardzo dziękuję za debatę dnia w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24, zbliża się trzecia. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka.
Legenda Solidarności, znany opozycjonista Władysław Frasyniuk usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności osobistej dwóch policjantów na służbie. Po tym, jak został doprowadzony i przesłuchany w prokuraturze w Oleśnicy, zwolniono go do domu. W środę rano Władysław Frasyniuk został zatrzymany przez policję we Wrocławiu i dowieziony do prokuratury. Jej rzecznik Łukasz Łapczyński powiedział, że czynności związane z przedstawieniem zarzutów były planowane wcześniej. Jednak podejrzany uniemożliwiał to, ponieważ nie stawiał się na planowane czynności procesowe. Czynności związane z przymusowym doprowadzeniem rozpoczęły się w miejscu zamieszkania pana Frasyniuka. Realizowali je policjanci. Następnie został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Oleśnicy, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Po ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów w przesłuchaniu w charakterze podejrzanego, co trwało około 10 minut, został zwolniony do domu. Decyzję co do dalszego toku postępowania będzie podejmował prokurator. Podczas przesłuchania Władysław Frasyniuk odmówił złożenia wyjaśnień i nie podpisał postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz protokołu zatrzymań. Wcześniej dwukrotnie mimo wezwania nie stawiał się w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Zarzuty, które mu postawiono, mają związek z protestem Stowarzyszenia Obywatele RP z 10 czerwca ubiegłego roku w Warszawie. Były działacz Solidarności razem z innymi osobami blokował przejście uczestników miesięcznicy smoleńskiej. Frasyniuk, komentując zatrzymanie, powiedział, że mamy dziś do czynienia z państwem bezprawia, państwem opresyjnym, które niszczy każdego obywatela stającego w obronie państwa prawa. Ukraińskie władze będą się domagać od Polski zmiany nowelizacji ustawy o IPN, poinformował o tym wicepremier Pawło Rozenko. 16 lutego ukraiński polityk odwiedzi Warszawę. Nowelizacja ustawy o IPN wzbudziła na Ukrainie wiele kontrowersji. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Ukraiński wicepremier zaznaczył, że Ukrainie zależy na zmniejszeniu napięcia w relacjach z Polską. Paweł Rozenko dodał, że pogorszenie stosunków w ostatnim czasie jest często sztucznie wzniecane przez różne siły polityczne, w tym czynniki zewnętrzne. Z drugiej jednak strony, jak dodał, Ukraina nie może nie zareagować na niedawną nowelizację ustawy o IPN. Wicepremier Paweł Rozenko zaznaczył, że nowelizacja może godzić w prawa i swobody Ukraińców, również tych przebywających w Polsce. Oczekujemy od polskiej strony nie tylko wyjaśnień, ale uważamy, że ustawa powinna być zmieniona, podkreślił ukraiński wicepremier. Sprzeciw wobec polskiej nowelizacji wyraziły najwyższe ukraińskie władze, w tym prezydent i parlament. Nowelizacja przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie ma decyzji co do ewentualnego nowego dowództwa NATO w Polsce. Ministrowie obrony krajów Sojuszu, którzy rozmawiali w Brukseli, zdecydowali o utworzeniu nowej struktury dowodzenia. W przyjętym przez polityków ogólnym planie nie ma na razie decyzji w sprawie, o którą ubiegała się Polska. O szczegółach z Brukseli Wojciech Cegielski. Ministrowie obrony krajów NATO zdecydowali o utworzeniu 2 nowych dowództw. Pierwsze ma być zlokalizowane w Ameryce Północnej i służyć do przerzutu wojsk do Europy drogą powietrzną oraz morską. Drugie ma znaleźć się w Europie i pomagać w przemieszczaniu wojsk i sprzętu na kontynencie. Polska starała się o dowództwo na poziomie armijnym. Według moich informacji do dokumentów NATO wpisano na razie jedynie, że powołanie takiego dowództwa nie jest wykluczone. Wiem, że kilka krajów zaproponowało, że może gościć u siebie bazy wojsk lądowych, ale dzisiaj decydowaliśmy jedynie o strukturze dowodzenia. Mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Polski minister obrony Mariusz Błaszczak uważa, że kwestia nie jest jeszcze zamknięta. My oczywiście podtrzymujemy. Ja zgłosiłem naszą ofertę. My uważamy, że mamy odpowiednie doświadczenie. No, ale oczywiście to nie jest sprawa najważniejsza. Najważniejsze jest to, że NATO wzmacnia się. Ostateczne decyzje co do szczegółów nowej struktury dowodzenia mają zapaść w czerwcu na posiedzeniu ministrów obrony, a następnie w lipcu na szczycie NATO z udziałem prezydentów krajów członkowskich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Bruksela. Nowa struktura dowodzenia to konsekwencja zmian, które NATO wprowadza od czasu rosyjskiej aneksji Krymu na przełomie 2013 i 2014 roku. NATO zamroziło wówczas niemal wszystkie kontakty z Moskwą. Równocześnie w sojuszu rozpoczęto proces wzmacniania obronności krajów położonych w pobliżu Rosji. Utworzono nowe siły szybkiego reagowania, a do Polski i krajów bałtyckich wysłano dodatkowe oddziały wojsk. Wracamy do kraju. Nie żyje reżyser i scenarzysta Antoni Krause. Był m.in. twórcą filmów Monidło, Czarny Czwartek i Smoleńsk. Miał 78 lat. I na koniec czas na prognozę pogody. Czwartek dość pogodny, większe zachmurzenie i słabe opady śniegu możliwe na wschodzie. Rano lokalnie mgły. Temperatura od minus 3 stopni na wschodzie przez plus 1 w centrum do plus 4 na zachodzie. Wiatr słaby na wybrzeżu, wzmagający się do umiarkowanego i porywistego. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 3:05. Powtórka programu. Rządy pieniądza.
Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, zapraszamy na audycję Rządy Pieniądza w studiu Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Olaf Wojak, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Witam Państwa. I Paweł Majtkowski, ekonomista. Witam Panie Pawle. Dzień dobry. Mamy poznać wstępny szacunek za czwarty kwartał produktu krajowego brutto. Usłyszeliśmy już tę spektakularną liczbę, która opisywała dynamikę wzrostu polskiej gospodarki w całym 2017 roku. Teraz poznamy szczegółowo, co wydarzyło się w czwartym kwartale. To znaczy, Pani Moniko, może nie tyle szczegółowo, co ogólną liczbę, prawda, która powie, jak bardzo polska gospodarka rozwijała się w czwartym kwartale. Czego można się spodziewać? Tak, no poznamy tak zwany flash estimate, czyli ten wstępny, bardzo wstępny szacunek dotyczący tempa wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale. Żadnej na razie struktury, czyli nie dowiemy się jeszcze, ile w czwartym kwartale wzrosła konsumpcja, ile inwestycje i inne komponenty. Czyli wiemy, dowiemy się, że gospodarka rosła, nie dowiemy się rosła, dokładnie, rosła. Dlaczego. Co za tym stało, tak. Natomiast